Cześć ludziska. W tej scenerii nagrywałem już nie raz, ale o tej porze jeszcze nie. Także mam nadzieję, że tutaj przy tej ciemnicy nie będzie problemu. To będzie odcinek, w którym porozmawiamy sobie o tym, dlaczego życióweczki nie za bardzo mają sens. W sensie takie jaranie się życióweczkami. Moim zdaniem w triatlonie, w którym trasy, warunki nigdy nie są takie same, jakby opieranie się na życiówkach, o tym, że poprawiamy życiówkę na jednej ósmej, na jednej czwartej, na jednej drugiej i tak dalej, to co jest takie modne na początku kariery każdego triatlonisty, jest totalnie bez sensu i większość osób, które znam, z czasem zmieniło podejście, zmieniło zdanie na ten temat. No i chciałbym rozwinąć ten wątek dłużej. Dość często mam rozmowę z początkującymi na ten temat, ale też na przykład z amatorami, którzy już trenują po 4, 5, 7 lat. No i sam trenuję te 6 czy siódmy teraz rok się zaczyna, więc mam jakieś przemyślenia z tym związane. Wczoraj, czyli w rocznicę od założenia, od otwarcia Iron Resorts, przekroczyliśmy wczoraj 7000 subskrypcji. Także dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy są z nami. Kupę roboty to wymaga, masę siana to kosztuje, nie monetyzuje się w ogóle, no ale póki starcza nam mi, czy Karolowi, czy innym tutaj, którzy pomagają przy kanale jeszcze Powera, na pewno będziemy to robić. Wracając do tematu odcinka. Moim zdaniem, jako że te życióweczki nie do końca mają sens, ja zaraz ten wątek rozwinę, powinniśmy się w tej swojej drodze triatlonowej, w tym jak się rozwijamy, jak trenujemy, jak jeździmy na zawody, jak się przygotowujemy, jak myślimy o kolejnych sezonach, czyli w tym jak ustawiamy sobie cały ten mental i swoją tą ścieżkę triatlonową, skupiać się na naszym progresie, rozwoju, zdrowiu i w małej części populacji na rywalizacji na topowym poziomie age group, kategorii czy open zawodów, ale nawet w tej małej części populacji, która się skupia na tym, też nie życiówki jako takie nominalne powinny być najważniejsze. Trasy w triatlonie wszędzie są różne. Praktycznie no, każde zawody wyglądają inaczej. Część zawodów, nie wiem, Bydgoszcz, River Triathlon, płyniemy gdzieś tam z prądem. Część zawodów ma celowo lub przypadkowo za krótki rower. Jest o 2, 3, 5, no tam parę razy się spotkałem, że nawet, nie wiem, 6 km za krótki rower na połówce. Czasem jest kilkaset metrów, czy tysiąc kilkaset metrów przewyższenie, jak nie wiem, w Gdyni, czy w Marbei, czy na kilku zawodach w Europie. Czasem są płaskie totalnie, jak w Olsztyn, czy Malbork. Czasem są dziurawe drogi i masa zakrętów, a czasem proste trasy, nie wiem, jak Kościan, tylko czy Kurnik, który ma bardzo szybki asfalt, jest sporo nawrotek, ale bardzo szybka trasa. Czasem jest 4 czy 4,5 tysiące ludzi, jak w Barcelonie na Ironmanie. No i siłą rzeczy nie ma bata, jest jakiś tam fikcyjny draft, a czasem są zawody właśnie jak w Olsztyn, na których startowało 100-200 osób. Czasem mamy upał, czasem mamy deszcz. Tych zmiennych jest 500. Tak naprawdę nigdy nie porównamy tych samych zawodów do tych samych zawodów, znaczy jednych zawodów do drugich zawodów, ale nawet jakbyśmy chcieli porównać te same zawody do tych samych zawodów, załóżmy, że ja sobie liczę życióweczkę w Kurniku, że miałem tam chyba 2,16. No to teraz możemy mieć tak, że w zeszłym roku była patelnia, było gorąco, było ten, a w tym roku była ta powódź, ten totalny sztorm, nie? No i nie ma, a wtedy, kiedy zrobiłem życióweczkę, były jakieś optymalne warunki, 20 kilka stopni, tam niecałe 30 i wszystko było git. No i w każdym z tych lat wszyscy będziemy mieli totalnie inny czas, mimo że trasa jest identyczna, powiedzmy. Po pierwsze jest tak, że osoby początkujące, które trenują rok, dwa, trzy, na początku tymi życiówkami się jarają. Ja sam byłem taką osobą. Czyli jakby poprawiają nam się czasy na bieganiu, na półmaraton, tu maraton, jedna ósma i tak dalej. No praktycznie z zawodów na zawody mamy jakąś tam poprawę i w głowie większość z nas, no bo to widać też w rozmowach między zawodnikami, większość z nas rozmawia o tym, bo te życiówki to jest coś takiego wymiernego. No i rozmawia o tym, że dobrze, zrobiłem taką, zrobiłem taką, zrobiłem taką, ale to nie chodzi tak naprawdę o samą tą życiówkę, tylko o wykazanie tego, że się rozwinęliśmy, że mieliśmy progres i że ten progres przyszedł. I o ile przy osobach początkujących to dla mnie jest normalne, no ale jak ktoś już trenuje, nie wiem, 5 lat, czy oczywiście przypominam, że to jest tylko moja opinia, każdy ma prawo sobie robić czy uważać jak chce, nie? Ale nie wiem, jak ktoś trenuje 7 lat i wrzuca informację, że na Bydgoszczy, tak jak była w poprzednich latach, trasie za krótkim rowerem, wydłużonym bieganiem i spłynięciem z prądem, zrobił życiówkę o 25 minut lepszą niż normalnie, gdzie no przepłynął średnią, nie wiem, 1,15, no i nie poda tej informacji, że to była, nie wiem, za krótka trasa znacząco, no to to już jest dla mnie trochę takie dziwne, nie? No bo jaramy się życiówką tylko po to, że po prostu dla samej tej cyferki. I to jest też główny powód, dlaczego ja na przykład, no nigdy w Bydgoszczy nie byłem, mimo że wiem, że to są fenomenalne zawody. Teraz już chyba pozmieniali te trasy i one są jakby normalnie domierzone, ale ja po prostu mam coś takiego, że bardzo nie lubię niedomierzonych
lub za długich. Ja lubię mieć domierzone trasy, nie? Z tego samego powodu no, są organizatorzy w Polsce, czy są zawody w Polsce, czy na świecie, które mają nagle coraz krótsze rowery. I coraz krótszy rower na połówce, czy na olimpijce, żeby co roku można się pochwalić na social mediach i zawodnicy, czy nawet organizator, że padł rekord trasy, czy ten, gdzie nie ma do tego żadnego powodu takiego na przykład logistycznego, że to nie musiał być na tej konkretnej nawrotce, czy na tym konkretnym moście nawrotka, tylko można było ją zrobić w dowolnym miejscu, więc czy się ją przesunie 2 km dalej, czy kilometr w tą, nie ma różnicy, a mimo wszystko jest za krótki ten rower. No to takie przypadki są dla mnie dziwne, ja takich zawodów nie lubię. No i wracając, jeśli ktoś się jara dalej chwaleniem się publicznie, jak to zrobiłem życiówkę, bo to już nie ma znaczenia, jak ona będzie, nie? Dla jednego to będzie x godzin, dla jednego x, to tutaj już w to nie wnikam. Jeśli ktoś się jara tym, no to po 5-7 latach trenowania, to jest to dla mnie dość dziwne. Każdy z nas na początku się to jarał, no tak jak powiedziałem, ale z czasem u większości osób takich wkręconych w trenowanie, czy to nie tylko triatlon, też bieganie, widzę, tylko w bieganiu jest inaczej, no bo w bieganiu jakby trasy są certyfikowane, najczęściej są domierzone, no i to jest po prostu równy półmaraton, czy równy maraton, no i raczej nie zdarzy się tam, że będzie kilka kilometrów za krótko na certyfikowanej trasie, ale my wszyscy chcemy się na tych social mediach chwalić, ale w tym pozytywnym nawet sensie, tym postępem, znajomym, rodzinie, bliskim, nie wiem, rywalom i tak dalej, i tak dalej. No i to jest trochę taka samonapędzająca się, no może nie przepowiednia, ale no taki mechanizm samonapędzający się. Dodatkowo social media w dzisiejszych czasach, już przez te ostatnie kilka lat działają tak, no że nasi obserwatorzy dużo bardziej jarają się tym, jeśli pokażemy ten medal i będzie yes, i zrobiłem życióweczkę, zrobiłem to czy tamto, niż jak napiszemy, że nam nie poszło, albo że były fajne zawody, że był fajny experience. No ja też wrzucam takie wpisy oczywiście, jak mi się, chociaż w tym roku chyba, nie no miałem na dychę życiówkę, ale też wrzucam takie wpisy, oczywiście z biegiem czasu, jak się progresuje cały czas, to będzie ich coraz mniej, no ale jakby robię to z premedytacją, bo wiem też, że to jakby będzie powodowało gdzieś tam jakieś takie zasięgi, oczywiście jaram się tym, że mi to się, że to się, że zrobiłem tą życiówkę, ale to nie jest taki mój cel, że kurczę, muszę się na każdych zawodach poprawiać, czy w każdym sezonie poprawiać, no bo cel jest jednak, no zresztą zaraz o tym powiem, ale tak jak mówię zawsze, cel jest dla mnie to zdrowie, progres, rozwój i tak dalej, no ta życiówka taka wymierna, wrzucana na social mediach, no to jest bardziej dla mnie taki milestone, taki wyznacznik, nie? A bardziej mi zależy na tym, żeby w zdrowiu te zawody ukończyć i trenować kolejne x lat. To jak działają te social media, no to po prostu jest taki efekt tych dzisiejszych czasów, od tego nie uciekniemy, ale warto jest, żeby osoby początkujące miały świadomość, że to, że nawet ja, jacyś, nie wiem, prosi, ktoś tam chwali się tymi życiówkami, to nie znaczy, że wszystkie te osoby tylko na tym się skupiają. No, tacy najlepsi age grouperzy czy prosi, nawet jak ich zapytacie o życiówki, to oni często na przykład mówią, a ja nie wiem jaką mam, albo nie pamiętam jaką mam, albo coś tam, no bo oni jednak się skupiają na miejscach na podium, na miejscach na zawodach, na miejscach w kategorii wiekowej i mają tą świadomość, pada ten argument, tylko moim zdaniem on nie wybrzmiewa odpowiednio w mediach, no że to czy ja mam te 2,16, czy ktoś inny ma 2,7 na ćwiartkę, czy ktoś inny ma 2,0, o ile się nie ścigaliśmy na tych samych zawodach tego samego dnia, no aż tak dużo nie mówi. Oczywiście jak jedna osoba powie, że ma połówkę w 6 godzin, a inna ma w 5 godzin, no to nieważne jakie to były trasy, z grubsza wiemy, że mają jakąś różnicę poziomu, no tylko, że co z tego? No i teraz bardzo często, no w moim bliższym, dalszym otoczeniu jest tak, że po 2-3 latach postępów tych życióweczek mamy, na początku mamy ich mnóstwo, później zakładając, że sumiennie trenujemy, później oczywiście z czasem coraz mniej. Bardzo często zdarza się tak, że osiągamy jakiś tam pik tej swojej formy, no mówimy tu, jeśli mówimy o takich osobach jak ja, o tych 30, 40, 50 latkach, osiągamy jakiś tam pik swojej formy i tych życiówek będzie już z czasem coraz mniej. I teraz jeśli w głowie stworzyliśmy sobie taki mechanizm, taki skrót myślowy, że jakby naszym głównym celem są te życiówki, te cyferki, bo mówię, ja też w tym gdzieś tam, myślę, w 4 roku trenowania miałem ten moment i to jest nasz taki podstawowy cel, a nie ten experience, nie te zawody, nie to, nie wiem, podium, nie to, nie ten progres, no to może nam zabraknąć motywacji do takiego sumiennego trenowania, bo tych życiówek przez na przykład kolejne 3 lata może już nie być, nie? No i co wtedy? I w tym momencie obserwuję u bardzo wielu różnych znajomych, to jest związane też z innymi czynnikami, ale to się zbiega mniej więcej w czasie, jakieś takie wypalenie, spadki formy, przerwy dłuższe przestoje, często kończące się tym, że ten rower triatlonowy nagle przez 2 lata jest nieużywany i później się pojawia ogłoszenie z nim i ostatecznie rezygnacja, czy tam odpuszczenie triatlonu, czy pójście w jakiś inny sport. Oczywiście to nie jest nic złego, nie? No bo jakby zmieniamy swoje hobby, zmieniamy zainteresowania. Jeśli ktoś chce być w triatlonie długoterminowo, no to moim zdaniem właśnie powinien tutaj myśleć, dobrze, no to okej, teraz była taka życiówka, może w przyszłym roku nie będzie żadnej, kiedyś będzie jakaś inna i to ta życiówka ma być tylko miernikiem, takim właśnie milestone'em, kamieniem milowym, pokazującym jaki mieliśmy ewentualnie progres,
a nie celem samym w sobie. Uważam, że w większości przypadków nastawianie się, takie jak powiedziałem przed chwilą, na życiówki, na budowanie w głowie i w social mediach tej narracji życiówkowej, naraża nas na wypalenie i taki brak długoterminowego celu w triatlonie i nieprawidłowo ustawione priorytety, jeśli się nam coś po drodze zadzieje, a u prawie każdego coś się po drodze zadzieje. No ja teraz przez te praktycznie 2 lata no są problemy zdrowotne i kto wie, może ja już nigdy życiówek nie będę robił. No i co, i teraz gdybym nadal był nastawiony taki na te życiówki, no to trudno by mi było wrócić do trenowania i mieć z tego frajdę taką samą, jak miałem wcześniej, nie? Oczywiście można mieć długoterminowe cele typu kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, tu Kona, tu na połówkę czy na coś. One też są takie wymierne, fajne, mają już są nowe, no ale większość jednak, czy wielu jednak z nas ma te takie życiówkowe. I teraz moim zdaniem takie prawidłowe priorytety, jakie powinniśmy długoterminowo sobie ustawiać, to będą banały, nie? Więc ja tutaj żadnej Ameryki dla Was nie odkryję, ale i też zresztą regularnie o tym mówię. I to są też takie priorytety, które dobrze jest przekazywać osobom początkującym, które chcemy zachęcić do spróbowania triatlonu, żeby im pokazać, jaki ten triatlon jest fajny. To powinienem to powiedzieć przed chwilą, gdzieś mi to uciekło, ale to ciśnienie na takie pokazywanie życiówek, świetnych wyników i tej profesjonalizacji triatlonu, jakkolwiek fajnie by to nie wyglądało na socialach, niezmiennie podkreślam, że jest złe dla osób początkujących, no bo jeśli my teraz pokazujemy, że żeby być dobrym triatlonistą potrzeba mieć sprzętu za dziesiątki tysięcy, kupę czasu, pieniędzy i tak dalej, no to jak ma się taki początkujący kanapowiec, zjadacz chleba tym zainteresować? Więc moim zdaniem priorytety prawidłowe to jest tak, moim zdaniem przypominam, zdrowie, czyli oczywiście powinniśmy się skupić na tym, żeby ten triatlon sprawiał nam frajdę długoterminową, żebyśmy byli zdrowi, żeby nie było kurde problemów, żeby nie było kontuzji i tak dalej. One i tak będą, ale żeby ich było potencjalnie mniej. Frajdę w tym sensie, żeby była przyjemność z uprawiania tego triatlonu i czasem będą lepsze sezony, gorsze sezony, więcej czasu na pracę, mniej na trenowanie, więcej na rodzinę, mniej. Jakby to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, jakie te proporcje w jakim okresie będą. Uważam, że jeśli chodzi o ten aspekt i o te proporcje, bardzo, bardzo mały procent populacji triatlonistów będzie w stanie na takim ultra wysokim poziomie zaangażowania, o ile ma normalną pracę, rodzinę, jakieś obowiązki i zmartwienia. Bardzo mało kto będzie w stanie trenować takie wyjątki jak Triszałek czy kilku innych najlepszych polskich age grouperów trenujących po 20-20 parę godzin tygodniowo przez wiele lat. Wiele osób, które znam, które próbowały, no jednak często po roku, dwóch, trzech jest jakaś tam bomba i wychodzi wypalenie, no i w najlepszym przypadku kończy się jakąś przerwą roczną, dwóch, w najgorszym się kończy rzuceniem triatlonu. Powinniśmy się skupiać na rywalizacji, w sensie ci najlepsi oczywiście z nas, czy w sumie wszyscy mogą się skupiać na rywalizacji, ale ci najlepsi skupiają się na podium, na zajmowaniu wysokich miejsc w age group i tak dalej, a ci słabsi z nas, tacy powiedzmy jak ja, gdzieś tam w połowie stawki, skupiać na tym, żeby się poprawiać, nie wiem, żeby nie wiem, być w drugiej dziesiątce w age group albo w pierwszej dziesiątce w age group, zależy oczywiście od wielkości zawodów i tak dalej, albo gdzieś tam jakby ten. I dodatkowo z takiego fajnego, co niektóre osoby jara, no mnie jara, no to jest ta jakaś taka optymalizacja technologiczna, czyli nowe sprzęty, nowe rowery, nowe jakieś gadżety, nowy strój i tak dalej. To wszystko nam pomaga też w tym progresie. Oczywiście to nie jest najważniejsze, ale te banały typu, że rower sam nie jedzie i tak dalej, no to chyba mówiły kiedyś osoby, które nie miały rowerów. No bo lepszy rower w większości przypadków jednak pod tym samym zawodnikom pojedzie szybciej niż gdzieś tam gorszy znacznie rower. To niekoniecznie oznacza, że mamy brać kredyt albo sprzedawać nerkę i kupować rower za nie wiadomo jakie pieniądze. No ale co do zasady, ta optymalizacja technologiczna też pomaga w takim rozwoju i jest fajna, jak w triatlonie jest rozłożona na wiele lat, że tu zmieniamy rower, zmienimy kas, zmienimy to, zmienimy tamto i z roku na rok będziemy się uczyć trochę też tych aspektów technicznych, powiedzmy, i jeździć coraz szybciej. I teraz progres, ale w tym rozumieniu, czy życiówki, czy czasy, ale w tym rozumieniu średnich, nie w rozumieniu życiówki nominalnie czasu 2.09, czy tam 4.44, czy na połówce, czy coś, tylko po prostu jakie składowe tego, bo składowe możemy porównywać, średnią prędkość możemy porównywać. I teraz zależnie jaki kto będzie miał nastawienie, inaczej ta jego kariera triatlonowa będzie wyglądać, bo jeden będzie miał nastawienie na, nie wiem, przeszłość sportową jakąś, będzie miał nastawienie na super wynik, super trenowanie, Hawaje, będzie w stanie trenować te 20 czy nie wiem, wysokie kilkanaście godzin tygodniowo do pełnego Ironmana, tak jak załóżmy Szałek, no to
to on, zakładam, będzie miał troszkę większe nastawienie na, na ten progres, optymalizację jakby technologiczną, rozwój technologiczny i tak dalej. Ale będą osoby, które sobie 3 razy w roku czy 5 razy w roku chcą wystartować w sztafecie z koleżanką, kolegą, wypić piwko później czy z dzieciakami, no to dla nich większym znaczeniem będzie, większe znaczenie będzie miało ta frajda czy taka rywalizacja w tym rozumieniu, że nie wiem, jadą tam z ekipą i się ścigają z kolegami na zawodach o jakąś tam marchewkę. Więc u każdego te priorytety będą odrobinę inne, ale właśnie w całym tym obrazku totalnie moim zdaniem życiówka powinna być ostatnia, jeśli w ogóle możemy ją traktować jako osobne kryterium, powinna być ostatnim kryterium z tych wszystkich, a tak naprawdę dla mnie życiówka czy czasy konkretne nie są kryterium, nie są osobnym kryterium, tylko są milestone'em do osiągnięcia tych celów, nie? Krokiem takim pośrednim, milowym do osiągnięcia tych celów. Na tej zasadzie, że nie wiem, chcielibyśmy pojechać 250 na godzinę samochodem na niemieckiej autostradzie, no to kupimy, nie wiem, naszym marzeniem jest, żeby kupić jakiś tam samochód, powiedzmy, no ale to ten samochód jest tylko narzędziem do tego marzenia, osiągnięcia tej prędkości. No nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale rozumiecie na pewno metaforę. Najczęściej u większości osób ta kariera wygląda tak, że na początku jest ten okres rozwoju, postępów gigantycznych, tych nowych życiówek, blablabla, tak jak powiedziałem. Później następuje jakieś, często występuje jakieś zmęczenie, wypalenie, problemy w życiu, rok, dwa przerwy i tak dalej. Później często, jak ktoś ma dobre podejście, będzie na przykład jakiś spokojniejszy okres z frajdą z tego triatlonu, czy z samego trenowania, tak jak ja mam teraz, gdzie mimo masy problemów jednak no, ten triatlon trzyma mnie przy życiu, zdrowiu psychicznym powiedzmy, mimo że w zawodach za bardzo nie postartowałem, czy nawet bez startowania, czy właśnie w startowaniu, a z małą ilością trenowania, bo też takie osoby znam, co za wiele nie trenują, ale co weekend na zawody jeżdżą. Potem często następuje no, jakieś takie odrodzenie tej motywacji do już rywalizacji z tą wiedzą, którą zdobyliśmy przez te, nie wiem, na 3, 4, 5 lat wcześniej. Często wtedy następuje taki duży progres, bo już mamy lepsze podejście do regeneracji, zdrowia, jedzenia. Nie wiem, może jesteśmy w stanie, dogadujemy się tak z rodziną, czy z pracodawcą, czy u siebie z pracownikami, że rok poświęcamy na to, że przykładamy się bardziej do zawodów i tak dalej. No i wtedy rzeczywiście możemy sobie powalczyć lepiej o pozycję w age group, czy w kwalifikacjach na Kone, na Mistrzostwa Świata i tak dalej. I na którymkolwiek etapie, na którymkolwiek z tych etapów jesteśmy, życióweczka na jakimś konkretnym dystansie, no nic wielkiego nam nie daje, nie? No bo pojedziemy na tego pełnego do Barcelony, który w zeszłym roku był stosunkowo wolny i zrobimy, nie wiem, 10.01 zrobił znajomy jeden, a on na przykład we Włoszech na dużo szybszej trasie miałby prawie godzinę lepszy czas, nie? Więc no, to ta życiówka w tej formie nominalnej nie ma większego znaczenia. Niby ten sam czas, a byłoby totalnie inne miejsce. Więc to miejsce tutaj, no plus te wszystkie inne, czyli ta frajda, zdrowie, rywalizacja, ten experience cały i ten progres będzie dla mnie dużo ważniejszy. I teraz dużo lepiej jest to, co wspomniałem wcześniej, jak już chcemy patrzeć na cyferki konkretne i ja już to robię od jakichś 2 lat, ja teraz za bardzo na te życiówki nie patrzę, jeśli chodzi o triatlon. Patrzę zawsze na 4 rzeczy. Średni czas na pływaniu, czyli to, ile płynąłem na te 100 metrów, czy jest progres, czy znaczy u mnie progresu nie ma, ale czy nie spadam za bardzo. Średnia prędkość na rowerze z całego dystansu. Średnie tempo biegu. Nie patrzę na to, ile spędziłem minut w strefie zmian, bo strefy zmian też się ze sobą różnią. Ale Maciej nam często w teamie to wylicza, ile załóżmy, że nie wiem, najlepsi zawodnicy mieli koło 3 minut w strefie na challenge, jeśli dobrze pamiętam. I Maciek nam zrobił tabelkę, że ile mieliśmy straty do najlepszego zawodnika, że tam najlepsi z teamu mieli, nie wiem, na przykład minutę czy półtorej, najsłabsi mieli 5 minut, bo ktoś sobie nogi wycierał. I to jest takie dobre do mierzenia, no bo nie mierzymy czasu w minutach, no bo między zawodami znowu tego nie porównamy, ale mierzymy czas, stratę, ile byliśmy słabsi, albo w którym percentylu stawki byliśmy wszystkich triatlonistów. I to jest fajne do mierzenia cyferek, no bo ja miałem te takie milestone'y na rowerze, no które jeśli oglądacie mnie dłużej, no to znacie, że w pierwszych 2 latach nie byłem w stanie na rowerze 30 na godzinę przekroczyć, później 32, 33, później 35, później 37 i w tym 2 lata temu, w tym ostatnim sezonie, gdzie tak w miarę dobrze startowałem, no tam pojeździłem te 38, 39. I to jest coś takiego fajnego, wymiernego, nie? A trasy się długością odrobinę różniły, tu kilometr w tą, kilometr w tamtą, jakby no, nie patrzę na ten czas wtedy sumaryczny. I teraz jeśli patrzymy na to w ten sposób, to możemy w taki obiektywny, to też nie jest obiektywne, ale w taki wymierny sposób mierzyć swój postęp, progres, jaki faktycznie osiągnęliśmy. Bo jest masa tych zmiennych, zdrowotnych, życiowych, zmęczeniowych, trasowych, pogodowych, tego będzie wiele. Poziom też rośnie, to też ma duże znaczenie.
że poziom w polskim i w światowym triathlonie cały czas rośnie i na przykład są zawody, że nie wiem, jakiś czas temu, dwa lata temu wystarczało, można było pojechać ćwiartkę około 2 godzin i byłeś na pewno blisko podium open, a age group no to już na pewno byłeś jednym z najlepszych, a teraz gdzieś tam się zdarza, że prosi robią te 1.50 i 2.0 nie starcza na zwycięstwo w age grupie, w age grupach, nie? Tych najlepszych. Więc to też ewoluuje. Hasło to będzie pizza hawajska, czyli moja ulubiona. Tak, żeby wszyscy tutaj miłośnicy prawdziwej pizzy mogli trochę pohejtować. Kończąc myśl. Słuchajcie, wiadomo, że każdy będzie miał trochę inną tą drogę w tym swoim triatlonie. Jeśli was zjarają te życiówki, jeśli jesteście taką osobą, jak powiedziałem, no to spróbujcie nabrać sobie trochę szerszej perspektywy, czy na pewno to jest to, co wam jest w stanie sprawiać frajdę w triatlonie przez kolejne wiele, wiele lat, czy raczej lepiej się skupić na tych pozostałych aspektach, które wymieniłem, lub jakichś innych, o których nie powiedziałem, albo możecie mieć jakąś inną motywację zupełnie przecież. Nie wiem, czy charytatywną, czy jakąś tam, no jakby może być mnóstwo różnych. Więc zastanówcie się, czy te życiówki to na pewno jest takie najważniejsze. Jak patrzycie na te życiówki wrzucane na social mediach przez osoby posiadające jakieś community, czy to prosów, czy jakichś age grouperów, czy nawet takie osoby jak ja, no to patrzcie też na to z takim przymrużeniem oka trochę, no że robi się to po to, żeby oszukać trochę te algorytmy social mediowe aktualne, no bo po prostu no takie mamy czasy, że ten przekaz pozytywny jest znacznie lepiej oceniany. U mnie to widać po wpisach, nie? Jak ja czasem napiszę jakiś taki bardziej przekminiony wpis, jakiś tam merytoryczny, jakichś doświadczeniach życiowych czy coś, to on zgarnia, nie wiem, jakieś tam kilka tysięcy zasięgu, powiedzmy, nie wiem, 50-100 lajków na fejsie. Jak wrzucę foteczkę z życiówką i o, jak było zajebiście, to zawsze ma kilkanaście tysięcy i kilkaset lajków, nie? Więc no, takie mamy czasy niestety, ale no, te osoby, które o tym wiedzą, to oczywiście o tym wiedzą, ale te, które nie wiedzą, niech mają taką świadomość, że rzeczywiście no, te social media trochę kłamią i nie każda z tych osób, które tak się jara tymi życiówkami, myśli o nich w ten sam sposób, jak wielu z was w tych pierwszych latach szczególnie trenowania myśli. Jeśli macie jakieś inne przemyślenia na ten temat, to napiszcie proszę w komentarzach. Możecie napisać, jakie macie jakieś swoje życiówki, takie, z których jesteście najbardziej dumni, bo wiecie, na przykład te 40 minut na dychę, bo teraz powiem o biegowej, ale te 40 minut na dychę, którą zrobiłem w tym roku, to ja z niej jestem dumny, nie? Że to jest 39 minut. Ja z niej jestem dumny, gdzieś tam wymagało to mnie ileś pracy, ileś miałem podejść, wiele razy się nie udało, mimo że biegam na sucho i w triatlonie dość dobrze i zawsze biegałem 40 z lekkim groszem, to jakoś to była dla mnie taka duża mentalna granica. No i na pewno każdy takie życiówki jakieś ma, nie? Tak jak w triatlonie dążymy średni age grouperzy do złamania tych 5 godzin, później dobrzy age grouperzy do zbliżenia się do tych 4.30, 4.20, czy na pełnym złamanie tych 10 godzin. No to są takie typowe, ale no napiszcie, jeśli macie jakąś taką, z której jesteście wyjątkowo dumni. No jeśli macie jakiś feedback, to też dajcie znać. Mam nadzieję, że odcinek nie wyszedł jakiś kosmicznie długi, nie widzę ile tu jest minut. Pozdrowionka, do usłyszenia. Nie widzę, gdzie tu są minuty napisane. Co? Pan Lechu będzie skakał. No jest tutaj z 1.50 m. Dawaj Lechu, to już się kameruje. Ała kur... rzeczywiście.